Dzień dobry wieczór, kochane człowieki. Jak się macie? Dzisiaj mamy praktykę jogi, wtedy, kiedy nie chcecie się praktykować jogi. Więc myślę, że wiesz, o jakim stanie mówię, ponieważ zaintrygował Cię tytuł i kliknęłaś na to wideo. Chodzi mi o taką sytuację, kiedy czujesz, że chciałabyś zrobić coś dobrego dla ciała, dla umysłu, ale fizycznie nie masz siły, nie chce Ci się, jesteś zmęczona. Więc na ratunek taka właśnie lightowa praktyka podłogowa. Będziemy głównie pracować z grawitacją, ok? Usiądź sobie wygodnie na kolanach albo w siadzie skrzyżnym. Jeśli siedzisz w siadzie skrzyżnym, może chcesz sobie podłożyć zwinięty koc bądź twardą poduszkę, unieść troszeczkę miednicę. Połóż ręce na kolanach, na udach i zaczniemy poprzez ugruntowanie się. Więc jeśli czujesz się z tym komfortowo, to zamknij oczy i skieruj swoją uwagę do wewnątrz. Chciałabym, żebyś teraz zaczęła obserwować swój oddech. Nic nie musisz kontrolować ani zmieniać. Po prostu obserwuj. Zwróć uwagę na to, czy twój oddech jest głęboki, czy płytki. Spokojny, czy szybki. Czy udasz przez nos, czy przez usta. Poczuj teraz, jak twój oddech zaczyna się zagłębiać. Poczuj teraz, jak twój oddech zaczyna się zgłębiać. I za chwilkę weźmiemy sobie razem trzy głębokie oddechy. Chciałabym, żebyś wykonała wdech przez nos, a wydech przez otwarte usta. Jeśli chce wyjść westchnienie, jakiś dźwięk, to jak najbardziej zapraszam. I zaczynamy. Głęboki wdech przez nos. Wstrzymaj. Otwórz usta, wydech. I jeszcze raz głęboki wdech. Ostatni głęboki wdech. Następnie złącz ręce przed sercem. Poświęć chwilkę na to, żeby wyznaczyć sobie intencję na dzisiejszą praktykę. Spotęgujemy siły naszej intencji. I otworzymy naszą wspólną praktykę poprzez wspólny chant Om. Weź głęboki wdech. Om. Zacznij pocierać rękę w rękę. I jak już poczujesz pulsującą energię, otwórz dłonie, połóż je na oczach. Otwórz oczy, popatrz na ręce. Powolutku odsuń je od twarzy. Złóż ręce i kłaniamy się. Namaste. Witaj, kochana. Dobrze. Zaczniemy sobie dzisiaj od szyi. Weź głęboki wdech. Wydech, powolutku broda do mostka. Wdech, kulatocz się do tyłu. I wydech z powrotem do mostka. I wdech. I wydech do przodu. I ostatni raz. Na następnym wdechu głowa do góry. I na następnym wdechu popatrz w
kierunku lewego ramienia. Wydech płynnie, przejdź do środka. I wdech, popatrz w prawo. I wydech do środka. I jeszcze po dwa razy na każdą stronę. Spokojny oddech. I ostatni raz w prawo. Ok. Na następnym wdechu lewe ucho, lewe ramię. I zatrzymaj się tutaj na chwileczkę. Zwróć uwagę na to, żeby nie unosić lewego ramienia do ucha. Niech ono będzie rozluźnione. Jeśli chcesz, żeby to było troszeczkę bardziej intensywne, możesz wziąć prawą rękę i sięgnąć się sobie z tyłu za plecy i złapać prawą dłonią za lewe przedramię. Ale nie musisz. Może nawet tego ci się nie chce. To jest w porządku. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech powolutku, głowa do góry. I na następnym wdechu prawe ucho, prawe ramię. Ręce mogą zostać wzdłuż tułowia. Albo możesz złapać się lewą ręką za prawe przedramię. Jeśli to zrobisz, poczujesz odrobinkę większe rozciąganie z lewej strony szyi. Jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech, powolutku głowa wraca. Super, zrobimy sobie teraz kilka obrotów głową. Ok, weź głęboki wdech. Wydech, broda do mostka. Na następnym wdechu lewe ucho, lewe ramię. I powolutku głowa do tyłu. Wydech, prawe ucho, prawe ramię. I głowa do przodu. I znowu wdech, lewe ucho, lewe ramię, głowa do tyłu. I wydech, prawe ucho, prawe ramię. I do przodu. I ostatni raz. Zatrzymaj się z głową w dole. I na następnym wdechu zaczniemy w przeciwnym kierunku, tak? Czyli wdech, prawe ucho, prawe ramię i głowa do tyłu. I wydech, lewe ucho, lewe ramię i do przodu. I jeszcze dwa razy. I jak już skończysz trzeci obrót, zostań na chwileczkę z głową w dole. Może się kręcić w głowie, to zupełnie normalne. I powolutku, głowa na górę. Super. Jeśli na czymś siedzisz, to możesz to teraz wysunąć. Odłóż ręce wzdłuż tułowia. Na następnym wdechu wyciągnij obydwie ręce do góry. Wyciągnij mocno kręgosłup. I na wydechu prawa dłoń na podłogę. I powędruj sobie prawą dłonią w bok. Tak daleko jak możesz. Może będziesz w stanie odłożyć przedramię. Może nie. Nieistotne. Lewa ręka do góry. Być może wzdłuż ucha. Zwróć uwagę na to, żeby lewy pośladek został na podłodze. Spokojny oddech. Rozciągamy lewą stronę. Jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydech unosimy tłów do góry. I teraz lewa ręka z tyłu za pośladki, a prawą ręką sięgamy i łapiemy za lewe kolano. Delikatny skręt. Patrzymy w lewą stronę. Kiedy zwróć uwagę na swoją lewą rękę, żeby ona nie stała bardzo daleko, tylko jak najbliżej pośladków, możesz się nawet podeprzeć na samych opuszkach palców. Chodzi o to, żeby twoje serce było nad biodrami,
żeby się nie wychylała do tyłu. I spokojny oddech. I jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydechu wróć powolutku do centrum. Odłóż ręce wzdłuż tułowia. Następny głęboki wdech, ręce do góry. Wyciągnij mocno obydwa boki i wydech, lewa dłoń tym razem na podłogę. Powędruj sobie w bok. Może odłożysz przedramy, może nie. Pamiętaj, żeby prawy pośladek został na podłodze, a prawa ręka wyciągnięta do sufitu bądź wzdłuż uchem. Zależy, jak bardzo napięte masz ramiona. I spokojny oddech. Jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydechu powolutku do góry. Prawa ręka z tyłu za pośladki. Lewa dłoń łapie prawe kolano, a my patrzymy w prawo, do tyłu. Prawa ręka blisko pośladków. Serce nad biodrami. Coś nam przebiegło po dachu. Coś dużego. Jakiś kocur. Spokojny oddech. I jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydechu powolutku wróć do centrum. Ręce wzdłuż tułowia. Wdech, ręce do góry. Na wydechu skłon do przodu. Luźny kręgosłup, ciężka głowa. Tak, czyli kręgosłup się lekko zaokrągla. Głowa ciężka. Rozciągamy plecy, jak i również biodra. Spokojny oddech. I powolutku, kręg po kręgu, unosimy się do góry. Zmienimy pozycję nóg, tak? Czyli ta, która była z przodu, teraz idzie do tyłu, ręce wzdłuż tułowia. Głęboki wdech, ręce do góry, wyciągamy kręgosłup. I na wydechu skłon do przodu. Luźny kręgosłup, ciężka głowa. Nie staramy się trzymać prostego kręgosłupa. Spokojny oddech. Jeszcze jeden głęboki wdech. I na wydechu powolutku kręg po kręgu do góry. Super. Przejdziemy teraz do klęku podpartego. Odłóż dłonie bezpośrednio pod ramionami, palce rąk szeroko rozpostarte, kolana w linii z biodrami. Zrobimy sobie parę razy kota i krowę, ok? Na następnym wdechu najpierw pupa do góry, pępek do podłogi i głowa do góry. Wydech, najpierw podwierz pod siebie miednicę, następnie pępek do kręgosłupa i głowa między ramiona na samym końcu. I znowu najpierw pośladki do góry, pępek do ziemi i głowa. Patrzymy do góry i wydech, podwijamy pod siebie ogon, pępek do kręgosłupa. Odpychamy się rękoma, głowa między ramiona. Wykonaj to jeszcze 4-5 razy w rytmie z własnym oddechem.
dzień spotkamy się z neutralnym kręgosłupem. Okej, możliwe, że musisz się troszeczkę cofnąć na macie, tak żeby Twoje stopy dotknęły końca maty. Zrobimy sobie pozycję szczeniaka, nazywaną też pozycją topiącego się serca. Tutaj zachowujemy taki sam kąt, biodra zostają w tym samym miejscu, a my powolutku, przesunę mikrofon. Powolutku zaczynamy wędrować rękoma do przodu. Pamiętaj, biodra zostają w miejscu, aż w pewnym momencie odłożysz ręce na macie, przed ramiona i na sam koniec albo broda. Broda dosyć intensywnie, albo czoło. I tutaj masz dwie opcje. Odrobinkę bardziej pasywna, to przedramiona zostają na podłodze. Jeśli troszkę już się rozruszałaś i chciałabyś więcej pracy, to możesz unieść przedramiona. Możesz je również unieść na chwileczkę. Poczuć doznanie i wrócić do bardziej pasywnej. Zwróć uwagę też, że kiedy uniesiesz przedramiona, inne mięśnie pracują. Kiedy odłożysz, jeszcze inne. Spokojny oddech. Dla niektórych, na przykład dla mnie, ta pozycja jest super przyjemna. Ja ją bardzo lubię. Ale są osoby, które wcale nie są takimi fanami. Ciekawe, w jakim obozie jesteś ty. Jeszcze chwileczkę. Głęboki wdech. I wydech powolutku do góry. Niech ręce wrócą z powrotem pod ramiona i przejdę do pozycji kota, tak? Czyli pępek do kręgosłupa, ogon pod siebie, głowa między ramiona. Weź kilka spokojnych oddechów. I wróć do neutralnego kręgosłupa. I powolutku przejdziemy do leżenia na brzuchu. Ok, kładziemy się na brzuchu i położymy sobie prawy policzek na podłodze i wyciągniemy prawe ramię na bok, tak? Kąt 90 stopni między ramieniem a tułowiem. Lewą ręką podeprzemy się obok lewej piersi i weźmiemy sobie to teraz etapami. Pierwszy etap. Odpychamy się lewą ręką i kładziemy się na prawym boku. To już może być dla Ciebie wystarczająco intensywne, więc możesz oczywiście zostać tutaj. Albo możesz ugiąć lewą nogę w kolanie i postawić ją z tyłu za prawym kolanem. Możesz zostać tutaj, podpierając się lewą ręką, albo sięgnąć lewą ręką i odłożyć ją z tyłu za plecami. Niech lewa dłoń kieruje się w kierunku prawej łopatki. Spokojny oddech. Same przyjemności. Wszystko dzisiaj pasywnie, z pomocą podłogi, z pomocą grawitacji. Jeszcze jeden głęboki wdech. I powolutku, jeśli lewa ręka była z tyłu, niech wróci do przodu z powrotem na matę i z pomocą lewej ręki powolutku rolujemy tułów do przodu. Ugniemy prawą rękę z boku. Ja zmienię pozycję na macie, żebym cały czas była skierowana twarzą do Was. I teraz. Tak, prawa ręka obok piersi, lewa ręka wyciągnięta w bok, kąt 90 stopni,
lewy policzek na podłodze. I najpierw odpycham się prawą ręką. Kładziemy się na lewym boku. To już może być wystarczająco. Może chcesz ugiąć prawą nogę, postawić z tyłu za lewym kolanem. Może chcesz sięgnąć prawą ręką do tyłu i skierować dłoń do lewej łopatki. Pamiętaj, gdziekolwiek jesteś, jest ok. I również, jeśli jest to pozycja dosyć intensywna, ale nie powinna być bolesna. Więc jeśli odczuwasz gdzieś jakiś ból, to cofnij się o krok do tyłu. Tak? Czyli wycofa się troszeczkę z pozycji. Zdejmij napięcie z lewej ręki. Spokojny oddech. Fun fact. Nauczyłam się tej pozycji w trakcie 6-dniowego kempingu na Saharze. Była tam amerykańska nauczycielka jogi. Pokazała nam tą pozycję i od tego czasu ją uwielbiam. Super na klatkę piersiową, na plecy, na ramiona, pachwiny. Dużo się dzieje. I powolutku prawa ręka. Jeśli była z tyłu, wraca do przodu. A my kładziemy tłów z powrotem na matę. Teraz wygniemy mięśnie w przeciwnym kierunku, uniesiemy tułów, przepleciemy prawą ręką pod lewą i odłożymy sobie głowę na lewym przedramieniu. Wnętrze prawej dłoni skierowane do podłogi w miarę możliwości. Opcjonalnie możesz ugiąć prawą rękę w ramieniu i złapać prawą dłonią za lewe ramię. I spokojny oddech, to już prawie koniec. Luzik. I powolutku uniesiemy głowę do góry, zmienimy ręce, tak? Czyli teraz przeplatamy lewą rękę pod prawą i odkładamy głowę na prawym przedramieniu. Lewa dłoń skierowana do podłogi albo opcja, żeby lewą dłonią złapać za prawe ramię. Spokojny oddech. Powolutku głowa do góry i przejdziemy do leżenia na plecach. Ok? Połóż się na plecach. Ugnij nogi w kolanach. Postaw stopy jak najbliżej do pośladków. Kolana w linii z biodrami, stopy w linii z kolanami. Odłóż ręce wzdłuż tułowia. Weź głęboki wdech. Na wdechu zepnij pośladki i unieś do góry. Nie splataj dłoni pod pośladkami. Skorzystaj tylko z siły bioder, z siły nóg, dolnych pleców, żeby uniosły miednicę do góry. Cały czas zaciskaj pośladki. Jeszcze chwileczkę. Wyobraź sobie, że między kolanami trzymasz piłkę, tak żeby ci nie spadła, czyli kolana są też w linii z biodrami, nie rozłażą się i powolutku kręg po kręgu
Odkładamy kręgosłup. Następnie złącz podeszwy razem i pozwól, żeby kolana rozeszły się na boki, tak jak do pozycji motylka. Możesz zamknąć oczy. Ręce możesz położyć wzdłuż tułowia bądź na miednicy, na brzuchu, gdzie jest Ci wygodnie. Twoje nogi mogą się odrobinkę odsunąć od pośladków. To jest w porządku. Nie ma się czym przejmować. Możesz poświęcić teraz chwilę na to, żeby ukochać i uszanować siebie i podziękować sobie, że pomimo tego, że Ci się nie chciało, to zrobiłaś coś dobrego dla swojego ciała, dla swojej duszy. I ja również z całego serca bardzo Ci za to dziękuję, ponieważ wierzę, że każda bardziej zdrowa, szczęśliwa kobieta to dar dla naszej Matki Ziemi. I również dziękuję Ci za Twój czas i za to, że zdecydowałaś się praktykować ze mną. Jeszcze chwileczkę. Spokojny oddech. Poczuj, jak otwierają się Twoje biodra. Jak kolana przybliżają się ku ziemi. Powolutku złącz razem kolana. Przewróć się na jeden bok. Podeprzyj głowę na ramieniu. Odpocznij chwileczkę. Odpocznij od odpoczynku. I powolutku podpierając się rękoma. Przejdź do góry. Znajdź wygodną pozycję siedzącą. Prosty kręgosłup. Na następnym wdechu rozłóż ramiona mocno na boki, jakbyś chciał objąć cały świat. Wydech. Obejmij siebie. I ukochaj, utul. Ta ręka, która jest na górze, może do niej przyłożyć policzek. Możesz się pocałować. I zwróć uwagę, która ręka jest na górze. Wdech, rozłóż ramiona na boki. I wydech, obejmij siebie jeszcze raz, ale teraz z przeciwnym ramieniem na górze i przytul policzek do tego, które jest na górze. Pocałuj, ukochaj, wyściskaj się. I wdech, rozłóż ramiona na boki. Wydech, złącz się nad głową. Przenieś w okolice czoła pozytywne, pełne miłości myśli. Przed usta pozytywne, pełne miłości słowa. I przed serce. Pozytywne, pełne miłości uczucia. Namaste. Bardzo Ci dziękuję ponownie za Twój czas. Jeśli jeszcze tutaj jesteś i jeszcze nie kliknęłaś dalej, to jeśli uważasz, że to wideo Ci pomogło i chciałabyś pomóc mi, to polub je i daj znać w komentarzu, w którym obozie jesteś, jeśli chodzi o szczeniaka. Kochasz, nie znosisz, czy gdzieś pomiędzy. Zapraszam do zapisania się do kanału. Nowe wideo co tydzień. Mamy jogę i technikę terapeutyczną EFT. Tapping. I to by było na tyle, kochane. Dziękuję. Dziękuję bardzo za Twój czas i do zobaczenia wkrótce.